Zapraszamy wszystkich chłopców obecnie uczęszczających do 4 klasy szkoły podstawowej, aby w przyszłym roku szkolnym dołączyli do naszej drużyny i w 5 klasie reprezentowali szkołę podstawową numer 3 z oddziałami mistrzostwa sportowego. Zachęcamy do uczestnictwa w klasie mistrzostwa sportowego nie tylko chłopców, którzy w obecnej chwili uprawiają koszykówkę, ale również tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tym wspaniałym sportem. Chcielibyśmy również zaprosić wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki do klasy pierwszej, do szkoły podstawowej numer 3. Organizujemy klasę sportową o profilu z dodatkowymi zajęciami z piłki nożnej. Klasa ta będzie objęta patronatem klubu sportowego Błękitny Stargard. Koszykówka w szkole podstawowej numer 3 zawsze była wielce popularna. W dyscyplinie tej szkoła i jej reprezentanci osiągali duże sukcesy. Ja jako rodzic dziecka uczęszczającego obecnie do klasy sportowej o profilu koszykarskim w pełni mogę polecić każdemu, kto stawia na rozwój swojego dziecka. Zachęcam dzieci, zachęcam rodziców do tego, żeby uczestniczyli w programie szkolenia klasach sportowych naszej szkoły. Uczniowie klas sportowych aktywnie uczęszczają w lekcjach, w zawodach sportowych, co przekłada się na pewno w wielkiej mierze w osiągnięciach naukowych, jak i sportowych. Ta klasa sportowa daje dużo możliwości rozwoju koszykarskiego i pod kątem nauki. Mamy dużo wyjazdów, ale w dalszym ciągu prezentujemy dobre stopnie. Od wielu lat pracuje w szkole Michał Trypuć, który mocno w kolejnej fazie rozpropagował basket w SP3. Wiele grup, które prowadzi, osiągały duże sukcesy, nie tylko na arenie naszego województwa, również w Polsce. Dysponujemy fantastyczną bazą sportową, na którą składają się 2 pełnowymiarowe boiska do koszykówki, 2 boiska zewnętrzne do koszykówki, jak również sala fitness, w której kształtujemy motorykę naszych zawodników. W bardzo skuteczny sposób edukują się, uczą się i jednocześnie uprawiają dyscyplinę, która jest wielce popularna w Stargardzie. Chłopcy w klasie mają 16 godzin wychowania fizycznego. Składa się na to 12 godzin specjalizacji, 5 razy treningi koszykarskie, 1 trening motoryczny, również 2 godziny basenu i 2 godziny wychowania fizycznego. Jeśli chcesz, aby twój syn w przyszłości grał w ekstraklasowej spójni, koniecznie musi dołączyć do naszej szkoły. Dzięki temu będzie miał również możliwość reprezentowania województwa, być może w późniejszej perspektywie udziały w grze reprezentacji Polski. Takie osiągnięcia tylko w trójce. SP3? Stop!